nasz na dworze. Brawo! Ja już gęście przypominałem, a nie mogłem go... A teraz to już trzeci raz u mnie kiedyś. Co? Ale za każdym razem inaczej jest grany. No teraz jest najlepiej grany. Wspaniale. W tym czasie jest... A to była wiązanka... Panie Andrzeju, dwa dni będę... Panie Andrzeju, to była wiązanka Oberu. Tak. Nie trudno się, bo cię... Trochę się rozruszałeś. Wspaniale. Troski mi kości się rozebrały. No nie mówię. Bo to wszystko, no ale tu w sobie. Trzeba z nich drzwi. No widzisz, młodszy się zrobił. Ja bym go tak nie rozcześpiewał. Ładnie go śpiewał, tak nie było po roście, po tego. No, dlaczego pan teraz śpiewa? Bo mnie tutaj wlegną, mam tam w karę, ale muszę coś. I to wie pan wszystko. Kość pan piersi mu lepszy mu szmoko i że tak za porządek. Nie zaczynaj od chwalby siedzieć. O co ci się sprawia? To i tak było. No. Niech się trochę pochwali, bo ma rację. Naprawdę ma rację. To wspaniale było zagranie, no naprawdę. Nie mogę się z tym pogodzić dzisiaj, jak usłyszę to. Co to za kończy? To było przed wojną powstraty, tylko był Polka Mazur najwyżej. Przed samą wojną to już był, co to było tam, to. Tak, to Polka to Mazur była. Polka Mazur, ale już weszło to. No tak jak zimny draj, to dobrze. No, zimny draj to już nie tempo powstrata. To już po wojnie. Nie Polka. Zimny draj już po wojnie. A później tam za Niemców, jak Niemcy weszli, to Resemunde, panie. Rozdarł Morwę i się na cały dwór. To jest zimny drań. A chcę panu zrobić to, tak. Jak był taniec przed wojną. Ale to nie będzie folklor. Nam o folklor chodzi, a nie to. Chodziło o folklor. Co to teraz, było, teraz jak to może być tańcowali. Ta Ardzuchowsko-Poleczka. A ja wszystko będę zapowiadał, to jak dobrze. Był taniec przed wojną. Dobrze. Już nagrywam w tej chwili. To zrobimy tak. W prawo, to był odwrót w lewo, w prawo, a później dopiero Polecka. A po Polecce najwyżej, jak się ktoś zarządzał, to już wyjątkowo było walcyk, a po walcyku też wyjątkowo, ale to rzadko, Polka Mazur. Ale później pogładzić, o, cała robota była. Gdzie by się nie obrócił w okolice. To nie to, że u nas, bo w okolice, taka robota była. I przecież chyba sztaby były świetne. No z tego Polka Mazur to zrobił, Sygietyński zrobił Poleczkę Opoczyńską, no. A to była Polka Mazur. Ale u nas się kształtowało inaczej, panie, to ja tu mówiłem. Polecka Łopocińsko co innego, a Polka Mazur co innego. No ale... Thank you.
teraz tam chwileczkę nie poczerwie. Widzi. I chciał w tym momencie przejść na oberka i popatrzeć, mi się popieprzyło, kurwa już. A chciałem tego oberka zrobić. Proszę, ja cię proszę, da nie prowadzę. Nie, proszę. Nie tego. O. Niech pan chwileczkę przerwie. A chyba można tak. Tak. Popatrz. Bo chciałem panu cały przebieg pokazać tej... No co, to jedno, które panie. Ale... Cholera dopiero... To takie delikatne to było, a dzisiaj cholera, no nie mogę wyrobić już. O. To jest ładne, ogólnie tylko, że ja nie mogę wyrobić dzisiaj, palce mi nie w tym chodzić. A przecież ja się nam zaciągnęli nieraz cholera tak... Powtórz sobie i wyrobisz. No przepadło. Widzi pan? Nie, jest tak. Co robi swoje? A ile to ich takich cholery? No chciałem ten cały przebieg pokazać panu, jak było przed wojną, no i tak się pieprzy, tak za przepresyjnie, tak się może. Trzeba przystanąć, uzgodnić. I mnie już te palce nie chcą chodzić, bo to jest pole, gdzie nie zwycani, już teraz Ta Polka to jest znana i w radio, panie, i wszędzie, panie, jest. A nasza regionalna no. Polka tu, ale... Rdzuchowska, to jest inna. Ale i to było tu w użyciu. Ale... A to zrobimy... Ale to Polka była płytowa, ta nasza Polka to... Proszę, tak ona jest. Thank you.
Dziękuję panu. Się pan zmęczył? Głowa się rozrzukała. No już starczy. Później będzie leżał. Jak ta Marina. Włóż się. Już tak dużo, tyle kawałków, coście nagrali, to wystarczy.